Awe, Legiony, sława i chwała, z tej strony Młoteczka. Na waszych ekranach deszczowa terraria oraz gluty z parasolkami. Ze mną jest Lord Chaosu w swojej pięknej zbroi. Dzień dobry. Piękna zbroja, ślicznie w tym wyglądasz i teraz bijesz biedne, niewinne rybki. Oraz ze mną jest żółty, smutny Omeg. Dzień dobry wieczór. Naprawdę smutno wyglądasz, w tym płaszczu musimy znaleźć coś innego. To co, ruszamy na korupcję, tak jak obiecaliśmy. Tutaj być może skończy się żywot naszych pięknych, idealnych ubranek. Zginą w czeluściach terrarii. Oraz na takich brzydkich, mało przyjaznych terenach. Może uda nam się ładnie orby rozbić, wtedy dostaniemy goblińską armię. Albo coś innego, bo w sumie. Meteoryty chyba spadały. A, no tak. Tutaj trzeba chyba zejść, czy nie? O, skrzynka. Tak jak ja zrobię Indiana Jones. Tak! Ups. Ty, bo tutaj jest owcuk. Głęboko rozumiem. Nie to, że wiem głęboko, ale wiesz. Sznurek mi się skończył. Sznurek mi się skończył, otóż to. Poczekamy tutaj, nie będziemy może schodzić na dół, bo jak zejdziemy na dół... Zaraz mi też się skończy. To... Dobra, jestem na dole. To będzie przykro. Tutaj w tej skrzyni nic ciekawego. To ja tu posiedzę. A ja poleję te badziewia. Sztachu, ty dasz radę do nas dojść? Tak, już jestem. Łops, coś przez przypadek garnąłem. Tylko się nie zabij znowu tam. Dobra. O. Nie mogę z tym człowiekiem, ja od niego zawału dostanę. Teraz jeszcze muszę zejść troszkę. Tam coś leży. Jedną kratkę dasz radę. Jedną kratkę! Jąki! Nie, jak wisi biedny! Cicho, cicho, wszystko pod kontrolą. Jak ten nagrobek jeszcze poleciał. Nie wierzę. No nie, czekamy tu na niego. No co my robimy specjalnie? I jedną kratkę miałeś iść. Łatwa korupcja, jak ktoś mówił. No, łatwa, super jest. My żyjemy. Tam troszeczkę się Sztachowi noga powinęła, ale to nic. Musimy iść. Myślałam, że to Sztachu zgacza. A to paskudztwo. No więcej tu tego, najlepiej. Wszyscy padną. Nikt nie padnie. Nie na mojej zmianie. A ja łykam potiony. Chodźmy tam na dół. Jezus. Dobra, ja walnę tak i walnę tak. O kurde. A ja tu wszystko mam po prostu. No teraz. Może tam pójdziemy jakoś. Ja powiszę na suficie. Ja to pozbieram. Ja tu... Zamurować to. Gwiazd posprzętam i tam o, się składacie. Dobra. Skrzynka, co jest w skrzynce? Ona tu była? Tam... Parasolka! Ja parasolkę zakładam. A ile nagrobków? Jak się zakłada parasolkę? Nie da się. Jak się jej używa? Pewnie trzeba mieć ten na pasku. No właśnie próbowałam, tam się nie da założyć. Ale myślałam znowu, że to sztachu. Ja mam jakąś sztachofobię. Jestem. Dobra, to musisz... Czekaj chwilkę, my tu oczyścimy teren, chodź tu do nas. Jakie piękne nagrobki. Piękne nagrobki. Omegu, czy możesz nas czymś obudować dookoła, żebym ja mogła w spokoju te rzeczy wyrzucić? Rzuciłem laskę. Dobra, na razie chyba spokój. Dobra, to ty nas osłaniaj. Podejdź do mnie, gdzie leziesz? Łap swoje to. Co to było? Nie wierzę. Co mu się stało? Co go zabiło? Jak? Nie widzieliście tego pająka, który mnie ganiał tam? Nie. Okej. Okay. To było ciekawe. Bardzo może stąd wyjdziemy po prostu. Tak, proponuję się wydostać na zewnątrz i spróbować tu zejść jeszcze raz. Przezbroić się i tak dalej. Tam taki sobie pajączek biegał i uciekałem. Dziwne. No coś tam mówiłeś, że pająk, a ja mówię, że gdzie ty pająk? Masz halucynację. Zobaczysz sobie na nagraniu, nie było ani pół pająka. Dobra. Już do ciebie idę, tylko te leszcze tutaj pozabijam. Ja walnęłam potiony, więc wiesz. Może jak kolor chaosu widzę niewidzialne pająki. No może. Ja też nic nie widziałem. No ja i gdzie leziesz? Czekaj, bo ja tutaj nie wiem jak wyskoczyć, żeby się nie zabić. Nie, jakiś crawler do mnie idzie, nie. Wykopcie mi dziurkę, dziękuję ślicznie.
coś z parasolką do was lezie. Dobra, i teraz ja tutaj wychodzę. Zaciukam go wygałaską. W nogi stąd. Tu w bezpieczne miejsce, ja ci dam przedmioty i idziemy jeszcze raz. To proponuję krótkie cięcie. Dobra, przezbrojeni, podejście drugie. Wszyscy wszystko mają, żyją. Ale co poza życie? Tu ostrożnie, panowie, ostrożnie. Może w tą dziurkę. To może tutaj wykopiemy następną. Ktoś może rzucić spika? A, dobra. O, jak ładnie się posypali. Jaki komitet powitalny. A, już. Przydałby się czar, co strzela przez ściany. Tak, już tutaj wiszą do nas, żeby podejść. Gorzej niż szczury na kratach. Chyba tam i tak trzeba wejść. No chyba tak, to chodźmy już. Ale może sobie poszły na tym. Zaraz, pająki. Wrócą. A tego pająka widzicie? Widzimy. No, tego tak, nawet też. Dwa. O, trochę leją. To ja, czekajcie, tutaj wezmę, o właśnie. O. Jest dobrze. Woda. Tyle na grob. Samodzielnie zbudowałeś cały cmentarz. A to da się wykopać? Pewnie nie. Nie, nie. Nie, do tego trzeba jakiś lepsiejszy pilot. No. Ale tutaj nic więcej nie ma. Trzeba jakoś tam górą przejść jednak. Uh-huh. Zawracamy, panowie. Cały plan. Tak, misterny, upnuty taki. Au. Jak to leje tutaj? No niestety, cynowa zbroja trochę nie zdaje egzaminu. A, moja też nie zdaje, jak widać. Ale mamy już trochę ołowiu, żeby nowy tam zbudować, czy nie? Jakąś chociaż kawałek. Nie wiem, może kawałek. Mamy przecież tego Crimsona, ale to nie wiem, co do niego, trzeba pewnie coś. A te łuski takie, co to jest tego potwora. Ale może bronie się da. Chyba się dawało. Da. Na pewno da się pickaxe zrobić. Nie, nie sądzę. Nie? Właśnie do pickaxa chyba też trzeba było. Te drugie coś. No i sznurek nie sięga. Albo musisz tam na tą jedną krateczkę stanąć. Jezu, on zaraz umrze. Nic nie umrze. Ostrzał artyleryjski. Czemu twoja tak daleko sięga? To dziwne. A to podskoczy ten. Zaraz nas zrzucą tam. Dokładnie. Nie wierzę. Nie wierzę po prostu, nie wierzę. Ale jak to? Kat Mario mi się przypomina. Bo wy macie jakieś... Zhakowane te. No to ciekawe. Ja mam z komisu ten sznurek. Może rzeczywiście ma jakiś inny związek z tym, że tam z jakiegoś innego materiału. Właśnie. Wszystkie są z kamieni. Różowy, ale różne kamienie, różowy, wiesz. Tak. O, zebrałem coś i zaraz umrę. Uratujecie! Sznurek w pododzie. To mam za swoje. 6 HP. Uratujecie! Tak czy siak musimy wyjść na górę. Tak, zdecydowanie. Dobry. Cześć. Chodź tutaj. Gdzie tu ty z tym swoim małym guzikiem tu? Grapplinga najpierw. A, no tak, to bym tu musiał. A, wrzuciłem w ścianę. Jaki survival. Dobra, teraz... Dafuk? Użyłam. A, tu ktoś wszedł. No to mamy wesoło. No to mamy problem. Ale wy żyjecie czy nie? O, Mac też nie. No ja nie. Czemu ty się tam zrespiłeś? A, bo ty sobie kliknąłeś łóżeczko. No. Dobra. Idziemy. Chodź tam. Wiesz, jakiś podkop będzie trzeba zrobić. Damy radę. Ja, księżniczka Leia, dam radę. Tak brawurowej akcji to ja się nie spodziewałam, prawda? Ja nawet nie widziałem tego gościa. Ja widziałam, ja tam z nimi walczyłam, ale nie zauważyłam, że mam hapteki małe. I wiesz, bieda się zrobiła. Tutaj tyle żelastwa. Trzeba będzie kopać. Zdecydowanie trzeba było. Będzie więcej kopać tutaj. Zrobić sobie jakieś solidne... Aha, bo ty zebrałeś nasze rzeczy, ale nie pomyślałeś ja o tym, żeby zebrałem. Się wrócić do nas. Cicho. Bo nie mogłem zebrać wszystkiego. Dobrze. To pewnie znowu cięcie. Pewnie tak. Aj tam cięcie. To nie mamy cięcie? Jakieś ołowiane. No, będziemy przekładać inwentory w 5 minut. No ja proponuję się stąd najpierw wydostać, a później te inwentory poprzekładać. Bo to nie jest najlepsze miejsce do przekładania inwentory.
Dobra, nie, chyba tam już nic nie ma. Chatek. Ale ja nie mam grapplinga. Nie! Ups. No przecież teraz umrzymy znowu. Wszyscy, po prostu wszyscy. Jak jeden mąż. Chyba jednak mój pomysł z podkopem będzie najlepszy. Tak. Chciałbym zauważyć, że tam pod spodem jest czerwona skała i ciężko tam jest podkopać się. No to będzie problem. Nie mamy driady. O nie, o. Trzeba dom zbudować. Tutaj na drzewie jej walnę. Ta najlepiej tutaj! Gdzie on poleciał? Nie wiem, zniknął. Też? O, ja mam magiczną wykałaczkę. To jest zombiaki teraz 100 lat później. Rzeź. No tak. Się nie nabiera. Ja uciekam. Ron! Z oko mnie zje. Pobieg tam, umarł, nie wierzę. Okej. Okay. Nie mam jakiegoś zapasowego sprzętu. Gdzieś były te drewniane rzeczy. Ale nie wiem gdzie. Oj, tam ninja nie może być miętka. No dobrze. No będę musiał tam zeskoczyć. No to na co czekasz? Poszukaj skończy. Bo mnie zjedzą. A z tyłu idą jeszcze te. O! Grzybiarze. Uważaj, z góry! Nie! O nie. Tyle wygrać! Nie! Umrzyłam. Ja jeszcze żyję, więc... Nie wszystko stracone. O nie. A nie, to nie domek, to jest ten. Znowu zombie z hakiem. Ale przynajmniej wzięłam ich na siebie. Zamuruję wszystko. Ej, czekajcie, bo ja tu chcę nagrać. Nie będzie niczego. Dobra, czekamy. W międzyczasie wyrzucę. Puśćcie mnie do środka. Nie sięgam po porcie. Dobra. To teraz... No, może ktoś... po prostu stąd idziemy. Niech ktoś zaklei tą dziurkę. Ale mamy już wszystko? No ja zebrałem, co tam było. Chociaż w sumie jakoś mało rzeczy. Tam leży na dole jeszcze. A, na dole. Dobra, to ja... Dobra, to... Mrujcie to może. Właśnie. Ja założę jakiś ołowiany coś. Uuu, ile skarbów! Uuu! Ile strażników! Ja, no to może być pewien problem. Łyknę zupkę rybią. Rybną. Smacznego. Chyba ich tu jakoś sposobem. To nie był najlepszy sposób, ale okej. Okay. Oby uciekać stamtąd. Nie no, trzeba ich zabić. Ja wam pomogę. Tym wam pomogę. Dobra, jest nieźle. Dobra, zbieramy. O, kamikadze! Ale wy niekoniecznie. Coś wzięłam, ale nic nie widzę. Dobra, teraz... No, uciekaj, Stachu! I murujemy. Murujcie to! Ja. Kto ma pod ręką rzeczy do murowania? Dobra. Jakieś kamienie? No, powiedzmy. Powiedzmy, że jest dobrze. Doszliśmy do wniosku, że chyba jednak nie damy sobie rady, ale idziemy dalej. Tak? Tak. Właśnie, no to panie przodem. Jaką macie długość? Jaką mamy długość? A ktoś nie ma kładek przypadkiem? Właśnie, ja czekaj, dużo kładek. Przetestuję. Ja sięgam. Ej, to faktycznie jakiś lewy ten. Musimy ci zrobić inny. Dziwne to jest. Teraz ja też nie sięgam. No! Masz lepszy, specjalnie sobie lepszy zrobiłeś. No właśnie. Wiesz co, może faktycznie, bo... Może to ma jakieś... Z rzadszych tych Ups. Kamieni? Tak. No to ciekawe. Całe szczęście przeżył. Jeszcze. Ups. Pająk! Ocaliłam cię? Kto wziął moje kładki drewniane? Tu można kładki położyć, czekaj. Bo już nie będziemy tędy przechodzić nigdy więcej. Ja mam ze 40.
Dobra. Teraz ktoś kładzie, jak ktoś broni. Ty kładziesz, bo masz. Obrońcie mnie troszkę. Już na razie chwila spokoju. Dobra. Kto tam się wygulał? Jakiegoś Night Owla. Tak, piersiówkę gdzieś zrobił. Trzeba sobie jakoś radzić. Proszę bardzo. Już więcej tu nie wpadniemy. Koniec. No. No chyba, że tam tym przejściem, ale to przejście jest. Fajna czerwona woda. Generalnie jest tu bardzo przyjemnie. I coś tam rośnie. Oficjalne wejście. Chyba tak. Ktoś ma świeczki? Trochę mam. Polejcie mnie wodą, to będę świecić. Dobrze, to ja proponuję to zamurować jakoś. Ma ktoś drzwi? Drzwi? Ja mam... co to jest? Stone block mam. Czekajcie. Mam jeden. Pięknie żeśmy zamurowali, po prostu idealnie, podbudowniczy. Tak, jasne. Ale widzisz, tak teraz stawiłam na środku, już się nie mieści. Dobra, stawiajcie świeczki. A spało. Jakie świeczki? A, czekaj. Do świecenia świeczki. Znowu ten taki glut rosnący. Łe. Dobra. A, zapomniałam, że to się da tak ładnie na ścianie teraz. Stara się nieźle. Coś muzyczka się zmieniła. Ale tam na dole, tam? No, to tak wygląda jakoś. Ciekawie. Z oczami. Nie przekopiemy, tylko musimy na tą dynamitu trzeba. Mam dynamit. Postawić? A dasz radę postawić? To Omek, chodź trochę wyżej. Może zrób taki zamuruj trochę. Nie mam czym zamurować. A, to czekaj. No. Gdzie tu jest najcieńsze miejsce? Chyba w tym miejscu, co teraz robisz. No, jakoś tak. Widzę, że tak na ochotnika. Tylko ten. Prawym? Nie, rzucasz. Znaczy, rzucasz. O. Ja uciekam. Nawet nice. Dało radę. Piękno. A, tam jest drugi! Co drugi? Drugi jakiś się pali. Dynamik. Czy mi się zdaje? Nie pali. Wypadł mi, ale nie pali się. O, on się świeci. U mnie też. Ja nie widzę żadnego dynamitu na podłodze, zacznijmy od tego. Ciekawe. Zwakowana grała. Dzień dobry. Ho, ho, ho. Co to jest? Ktoś tu poświeci może czymś? Tak, to będzie chyba altar. Tak wygląda, ciekawie. Tam jest skrzynka. Nie da się go podnieść jakoś, żeby sobie go wziąć ze sobą? No, raczej nie sądzę. No, niestety nie. Jest też cyna. Pozbierałeś rzeczy ze skrzynki? Nie. No to już. Coś ciekawego tam w środku? Glowsticki, granaty, ołów. Czyli dupy nie urywa. O, wybuchło. Ja bym poprosiła, o co chodzi? U ciebie wybuchło, czy nie? Tak, wybuchło też u mnie. Co ci wybuchło? No tam, gdzie mówiliśmy, że jest dynamit. Co? No. Dobra, to u mnie się coś zbagowało. U mnie nic nigdzie nie wybuchło. Raczej, no nie wiem. Dziwne rzeczy jakieś się dzieją. No dobra. Więcej pająków. O! Serce. Serduszko! Drugie! Ja mam 120, więc kto tam następny? Tam bierz. To ja biorę. A ty sztachu ile masz? Kółeczkę. No to następne twoje. O, jest drugie. I znowu te altary chyba. No to kopaj sobie i szamaj. Tam kłamku, budapsel. Ale chyba nie, a wiadomo, dobrze. A już nie wygląda. Czekaj, ja mam parasolkę. Ja zobaczę, jak tam jest głęboko. No, może ten. Potem cię będziemy zbierać. No będzie materiał na kolejny odcinek. Ojej. Wow. Jaka zgraja. Tak. Generalnie chyba nie będzie zbyt dobrym pomysłem. Nie, musielibyśmy jakoś... Chyba, że ja tu dynamit zrobię i znowu wiesz... Masz jeszcze? O, ja mam jeden. Mam jeszcze. A nie, to jest ten, co ci rzuciłam. Dynamit to może zachowamy, żeby się do tych orbów przekopać, jeżeli tu są jakieś. Jeżeli będzie jakiś, to tak. Ale... Chyba nie dryadę trzeba zaprosić do współpracy.
Między nagraniami jej zbuduje domek na drzewie śliczny. Trochę ich tu jest. Zdecydowanie. Jak tam zejść, nie robiąc sobie krzywdy? Linę spuszczę! Na przykład. Ktoś ma moją linę? Wiem, że ja brałam dużo liny i dużo pochodni, ale... Liny nie widzę. Przy tym ciągłym umieraniu mam 75 liny. Mam wprawę. Rope coil, dobra. Tylko tym trzeba rzucić, ale to nie jest... O, a kto ma te okulary? Może pan to zajrzy. Nie wzięłam, ich zostawiam w domku. Także słabo trochę. O, coś nas od tyłu będzie brało. Jak się pozbyć tego podziwia? Może jakieś platformy budować. Platformy też można, czekaj. Rzeczywiście, przecież je mam. Dobra. A one nie mogą przez to przejść. No, nie wiem. Mogą nas przez to też ranić. Ale idą naokoło. Tylko jak się tutaj zapnę tak, to one wtedy... No, zaraz ktoś zemrze. Dobra, to... Kamikadze boski wiatr. Ja się boję. Ja proszę o osłonę i postaram się to jakoś... No ale oni mi tutaj dupę ciągle pchają. Spoko. Się respią bez końca. Ile tam kasy już naleciało. Tak, tam trzeba koniecznie zejść. Może ma jakieś spawnika tam, nie? Dobra, trzeba przeczyścić. Od tyłu idą. A, idą po tych platformach. Zabiłam od tyłu coś. No, chyba healingów nie mam. Czekaj, ja mam 12, dam ci 6. Dam ci jeszcze tutaj. Dziękuję. Proszę bardzo. Też sobie walnę heala. Nie no, ja nie mam szansy jej zbudować nad półkładki. No, tak ciężka tak będą, sprawa wiesz, trochę. Mi tutaj chodzić na głowę, ale przynajmniej może linę rzucę, czekaj. Żeby się liną trochę spuścić tam na dół. Mojego cofaj, bo masz mało HP. Jeszcze mam. Dobra, gdzie jest rope coil, który zbudowałam? Ja i od tyłu lezie coś znowu. Czy to się kiedyś skończy? Chyba nie. Ostrzał z Katiuszy. Dobra, czekajcie. Jak się tym rope coilem rzucało? Jest, wygrałam. Wygrałam życie. Pytanie, czy to wystarczy? No jakoś nie wiem. Może na dół się dałoby zejść, ale czy tam przetrwamy, to inna bajka. Dokładnie. Nie no, przecież muszą się te respy kiedyś kończyć. Nie. Już tu nigdy się nie kończą. Tam jest dalej strasznie... Możesz pałeczkę rzucić, żeby ona świeciła na dole, żeby zobaczyć... A, jak... mama się skończyła. Jak dużo tam jeszcze zostało. Od tyłu? Stachu, cofnij. Ja proponuję zawrócić i lepiej się przygotować na te wszystkie rzeczy, no, bo jest troszeczkę słabo. My tam nawet nie mamy szansy zejść za bardzo. Blokują nas tam miliony lewo. Po prostu jest masakra jakaś. No widzisz, nie jest za łatwo. A tam jeszcze popatrz, ile w dół musi być. No. Tam jest czarno. Widzę, na prawo może by się dało zeskoczyć, ale no... Potem byłby problem. O! Z wyjściem chociażby. Czy ktoś spadł, czy mi się zdawało? Tak, to ja. Tak, to znaczy, że... Jeszcze żyje. Jeszcze żyje, jest dobrze. Z naciskiem na jeszcze żyje. Jaka tu jest rzeźnia masakra. Okej. Okay. Dobra, ja mam rzeczy Stacha. I nie mam many. A teraz wyjdźcie. Ktoś mi może czymś poświecić? O, tam jeszcze jakieś rzeczy są. I znaleźliśmy coś świecącego tutaj. Tak, to pewnie jest ten orb. Tu się jakoś zatentegujemy i chyba a wrócimy. Tak.
Chodź tutaj. Dobra, jestem tutaj. Co teraz? Jaki mamy plan? Nie wiem jeszcze. Ale pewnie... Pewnie będziemy kończyć, bo tak patrzę na czas, że no. Wystarczy. Więc tutaj tym mało optymistycznym akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek. Ze mną przetrwał Omeg. Cześć. Sztachu żyje, ale jest daleko od nas. I zostało mi 20 życia. Do Nic zobaczenia. Nie szkodzi. Do zobaczenia w następnej Terrarii. Pamiętajcie, że raz lama, zawsze lama. Dzisiaj z lamim Sztachu. Trzymajcie się. Cześć.